jeszcze sekundkę, bo ustawiają. Witam Państwa na konferencji po trzecim meczu play-off pomiędzy Energią Czarnymi Słupsk i Polskim Cukrem Torun. Na konferencji witamy trenera drużyny gości Jacka Winnickiego oraz zawodnika drużyny przeciwnej Łukasza Wiśniewskiego, który w dzisiejszym meczu zdobył 12 punktów. Jako pierwszego poproszę o podsumowanie trenera Winnickiego. Gratuluję, jest 2-1 w czwartek za dwa dni. Wiadomo, wielki mecz dla obu zespołów. Po to się trenuje, po to się jest w sporcie, żeby umieć podnieść się w takiej sytuacji i my musimy zrobić wszystko, pokazać charakter. Seria się nie skończyła. Jedno zwycięstwo może odwrócić losy tej serii. W dniu dzisiejszym przez 19 minut byliśmy w grze. Nie udało nam się jednak ustać. Trzecia kwarta, sama końcówka drugiej kwarty, trzecia kwarta, dominacja już zespołu Słupska. Także, tak jak mówię, gratulacje. My musimy zrobić wszystko w czwartek. Dziękuję bardzo i poproszę o krótkie podsumowanie Łukasza Wiśniewskiego. Dobry wieczór. Zacznę od tego, że naprawdę była fajna atmosfera w hali podczas tego spotkania. Na pewno kibice pomogli drużynie miejscowej. Tak jak trener powiedział, praktycznie przez pierwszą połowę do, powiedzmy, ostatniej minuty utrzymywaliśmy się w grze, ale ostatnia minuta i tak naprawdę początek trzeciej kwarty zaważyło całym spotkaniem. Rzuca się na pewno zbiórka przegrana, która się bierze za duże było niecelnych rzutów. I tyle. No, publika poniosła drużynę miejscową. Przegraliśmy. Mamy czwartek spotkanie. Dla nas to jest spotkanie tak naprawdę o przedłużenie tego sezonu. I tyle. No, na pewno się nie położymy. Chcemy wrócić do Torunia na piąte spotkanie. I to mamy tylko w głowach. Także dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Panie Jacku, każdy mecz zaczyna Pan inną piątką. Czy w czwartek możemy się spodziewać, że też Pan będzie drugi szukał czegoś nowego, czy to zmiana? Czy na pewno w pięciu wyjdziemy? To mogę obiecać. Także zobaczę. Także, no nie żartuję, oczywiście to są play-offy, to jest taki czas, że szuka się różnych rozwiązań. Wydaje mi się, że mimo otwarcia 0-8, nie wydaje mi się, żeby to było kluczowe, bo tam w tym pierwszej piątce żeśmy jakby wrócili do gry dość szybko. Także będę się zastanawiał, co dalej. No, na pewno musimy to przemyśleć, obejrzeć, odpocząć. Także. Jeszcze pytanie o Milosewicza, bo tak jest. Torun zakontraktował, a to okazuje się, że w play-off, czyli w tych najważniejszych meczach sezonu, jest zupełnie nieprzydatny. Czy to nie jest jakość na play-off? Znaczy, no wszystko wynika. Mamy pięciu wysokich i ja z tych pięciu wysokich muszę szukać rozwiązania. Tak naprawdę w czwartek nie będzie czasu za duże eksperymenty. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, to do zobaczenia w